13 maja 1917 roku Maryja objawiła się po raz pierwszy fatimskim pastuszkom. Dlaczego Maryja wybrała właśnie ten czas i to miejsce i te osoby? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w naszym comiesięcznym programie fatimskim, którego gościem dzisiaj jest pan Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia imienia księdza Piotra Skargi. Witam serdecznie. Salve Maria. Salve Maria. Witam panie redaktorze. Witamy państwa. O tych fatimskich sprawach będziemy rozmawiać w naszej pierwszej części programu, a już zapowiadam, szanowni państwo, że w drugiej części naszego programu pojawi się ksiądz Piotr Glas, z którym będę rozmawiał o Maryi jako królowej. Już teraz zapraszam na tę rozmowę, ale zanim to poproszę pana prezesa o to, abyśmy rozpoczęli nasze spotkanie po Bożemu krótką modlitwą. Tak. Pomódlmy się, drodzy państwo i panie redaktorze, modlitwą, której nauczył anioł pokoju właśnie te święte dzieci fatimskie przed objawieniami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za tę modlitwę. Szanowni państwo, nasz program fatimski jest poświęcony także promocji apostolatu Fatimy, do którego bardzo zachęcam do przystąpienie. apostolatfatimy.pl albo SMS na numer 733-233-234. Wpisujemy tam swoje imię, wysyłamy. Ktoś oddzwoni i odpowie na każde pytanie. Zachęcam do dołączania do apostolatu. O apostolacie też jeszcze w tym programie więcej powiemy, ale wróćmy do Fatimy. 105 lat temu Maryja objawiła się po raz pierwszy pastuszką. Można się zastanawiać o powody, dlaczego ten czas, to miejsce, czy to sytuacja polityczna w Portugalii o tym zdecydowała, czy może sytuacja polityczna na świecie. Jak odczytywać tutaj te znaki? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, faktycznie mija 105 lat od tego niezwykle ważnego wydarzenia. Ja myślę, że to jest bodaj najważniejsze wydarzenie, powiedzmy, naszych czasów, bo myślę, że żyjemy cały czas w tej atmosferze, która rozpoczęła się wtedy, w tamtym czasie, czyli na początku XX wieku. I te wydarzenia, tak Fatima, jak i to wszystko, co się wtedy działo, naznaczyło cały XX wiek oraz ten początek XXI wieku, w którym wszyscy żyjemy. To już 105 lat i przygotowując się do tego programu, sam dla siebie uświadomiłem sobie pewne rzeczy, bo niby człowiek o pewnych rzeczach wie, ale w kontekście Fatimy to dopiero zaczyna jakby nabierać wszystko pewnych kształtów i pokazuje, jakie wielkie konsekwencje miały wydarzenia, które wtedy albo były zapoczątkowane, albo które już trwały. I też widać, że niebo zadziałało nieprzypadkowo właśnie w tym 1917 roku. I może tak, żeby tak zobrazować państwu, jak ważny to był czas, jak ważne to były czasy, ten moment, w którym przychodzi najpierw wcześniej, rok wcześniej, anioł pokoju do dzieci fatimskich, a potem sama królowa nieba i ziemi, Najświętsza Maria Panna, to kilka takich faktów historycznych. Proszę państwa, okazuje się, że wtedy, w tym czasie żyło, działało, bądź też niedługo wcześniej odeszło z tego świata kilka takich postaci, które sami za chwilkę państwo zobaczą, naznaczyło całą naszą rzeczywistość, tą, w której my żyjemy i całe poprzednie dziesięciolecia. Ogarniamy teraz ten czas, prawda, tych ponad 100 lat. 105 lat mija właśnie dziś od wydarzeń, od 13 maja tego pierwszego objawienia w 1917 roku. I proszę państwa, w 1982 roku, czyli kilkanaście lat wcześniej, w zasadzie ponad 20 lat wcześniej, umiera Karol Darwin. To jest postać, która może dla niektórych z państwa, może to będzie dziwne, dlaczego tę postać wspominamy, ale to jest postać niezwykle ważna dla całej naszej współczesności. To jest człowiek, który,
jak gdyby opracował tak zwaną teorię ewolucji i cały ten darwinizm, który jest jakby jednym z najważniejszych takich dogmatów wręcz świata nowoczesnego, świata współczesnego, w którym żyjemy. Była to bowiem teoria, hipoteza, nazywana szumnie teorią, która głosi, że tak naprawdę stworzenie świata i stworzenie człowieka nie było takie, jak uczył nas tego zawsze Kościół i religia katolicka, tylko nastąpiła w wyniku właśnie jakichś naturalnych procesów biologicznych i tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy jakikolwiek stwórca miał cokolwiek z tym wspólnego. Teoria ta niezwykle mocno naznaczyła współczesność. Stała się również teorią, czy taką hipotezą, którą bardzo mocno złapali się wszyscy ateiści i wojujący z Kościołem intelektualiści, liderzy, rewolucjoniści tamtych i również tych czasów. Wiemy, że bardzo uradowała ta teoria na przykład samego Karola Marksa, która była jakby takim niby to empirycznym, naukowym potwierdzeniem dla również teorii, które on wyznawał. Dalej. W roku 1900 zmarł taki niemiecki filozof, którego myślę, że Państwo znacie, Fryderyk Nietzsche. No, człowiek, który, myślę, którego filozofia również jest bardzo, bardzo mocno naznaczyła również późniejsze lata i wtedy tamten czas, która legła u podstaw choćby nawet ideologii nazistowskiej, tego nadczłowieka i tak dalej. Bardzo, bardzo ważna postać. Proszę Państwa, Włodzimierz Ilicz Ulianow Lenin w czasie objawień fatimskich miał 40 parę lat. Żył wtedy Józef Stalin i działał. Lew Trocki był 30-parolatkiem, inny lider rewolucyjny. Zygmunt Freud miał już wtedy 67 lat, czyli był szacownym już naukowcem, twórcą psychoanalizy, która to psychoanaliza stała się zaczątkiem rewolucji, późniejszej rewolucji seksualnej, a wcześniej jeszcze całego nurtu tak zwanego nowego marksizmu, czy neomarksizmu, czy też szkoły frankfurckiej. Nurtu, który naznaczył potem całe dziesięciolecia po II wojnie światowej już, ale i wcześniej również, bardzo mocno zaciążył na życiu intelektualnym, artystycznym, społecznym naszych czasów, bo ten wpływ Zygmunta Freuda na naszą rzeczywistość trwa dalej. Żył wtedy, również był 40-kilkulatkiem, Carl Gustav Jung, czyli uczeń Freuda, człowiek, który rzeczywiście stworzył swoistą taką szkołę psychologii, tak zwaną psychologię głębi, na której to szkole dziś bardzo mocno dalej wiele szkół psychologicznych się opiera. Człowiek niezwykle niechętnie nastawiony w ogóle do katolicyzmu, którego niektóre koncepcje wręcz ocierają się, bym powiedział, o jakieś ezoteryczne klimaty, takie nawet satanizujące lekko, tak bym to widział. Żył również Ernst Haeckel, niemiecki biolog, taki myśliciel, który jest również zwany niemieckim Darwinem. Żyła i działała feministka, zwolenniczka aborcji, która stała u początków tego Planet Parenthood, tego ruchu, czyli Margaret Sanger, niezwykle zjadliwa właśnie promotorka aborcji, zabijania dzieci nienarodzonych. Kilka lat wcześniej zmarła taka postać, może mniej znana, ale warto się nią zainteresować, Francis Galton, którego się uważa jako jednego z współtwórców i wynalazców takiego koszmarnego zjawiska jak eugenika właśnie. Zresztą to był krewny samego Karola Darwina, więc tu widzimy, jak nie tylko jest to pokrewieństwo nieraz takie ideologiczne, ale również nieraz takie wręcz pokrewieństwo rodzinne. Proszę Państwa, w tym czasie już od wielu dziesięcioleci działa w Nowym Jorku Towarzystwo Teozoficzne, czyli taka swoista szkoła nowoczesnego okultyzmu założona przez taką kobietę, która wyjechała z Rosji w pewnym momencie, Helenę Blavatsky. I z jej inspiracji powstało to towarzystwo,
którego idee bardzo mocno naznaczyły również XX wiek, a szczególnie taki fenomen, o którym kiedyś z panem Marcinem rozmawialiśmy sobie w naszym cyklu Rewolucja i kontrrewolucja, mianowicie cały ten klimat New Age, ery wodnika i tego wielkiego renesansu pogaństwa, okultyzmu, panteizmu, przeróżnych różnych takich ideologii religijnych, praktyk religijnych, gdzieś tam pochodzących z różnych pogańskich systemów, które pod takim wspólnym mianownikiem, pod takim szyldem właśnie ery wodnika czy też New Age święciły swoje triumfy na świecie i w Polsce niestety również przez lata 60., 70., 80., nawet 90. Dziś pod różnymi innymi, może już ten szyld został, tak jak mówiliśmy, gdzieś tam schowany, niemniej jednak te idee cały czas krążą. Przecież ta fascynacja na przykład jogą, prawda, czy różnymi wschodnimi systemami, ona nie zniknęła, cały czas trwa. Więc to jeśli chodzi o nazwiska i powiedzmy te organizacje. Natomiast no, był to okres nieprawdopodobnego fermentu rewolucyjnego, takiego intelektualnego fermentu. Na dodatek jeszcze w tym 1917 roku trwa pierwsza wojna światowa, która dla świata zachodniego, niektórzy specjaliści na zachodzie mówią, była większym wstrząsem niż nawet później II wojna światowa. Była to przede wszystkim pierwsza taka wojna. Była to pierwsza wojna w tej skali, która dotknęła jednocześnie tak wiele narodów, tak wiele krajów, zaangażowała tak bardzo dużo ludzi. Tutaj warto przypomnieć, może Państwo, kiedy podróżowaliście po Europie, ale nawet również to u nas widać. Tutaj my nadajemy z Krakowa, wiemy jak w Małopolsce bardzo dużo cmentarzy, dużych cmentarzy wojennych z tej okresu I wojny światowej, ile u nas jest. One są pięknie zadbane, możemy je oglądać i zamyślić się na tym, jaką straszną tragedią była I wojna światowa, czyli tutaj powiedzmy dzisiejsza Małopolska, Podkarpacie, to była arena wielkich, krwawych, dużych, krwawych bitew tamtej wojny, a na zachodzie, no to te bitwy były ultra krwawe. To były bitwy, w których nieraz w ciągu sekund ginęli przedstawiciele na przykład całych miejscowości, mężczyźni z całych miejscowości, na przykład czy to francuskich, czy niemieckich, czy brytyjskich. I dzisiaj, kiedy zwiedzamy na przykład kościoły we Francji czy w Niemczech, to bardzo często gdzieś tam pod chórem, gdzieś tam przy wejściu są takie tablice i tam jest napisane, polegli z tej miejscowości w czasie Wielkiej Wojny. I to są, proszę Państwa, całe listy, całe długie kolumny nazwisk młodych, bo to bardzo często byli młodzi chłopcy, którzy poszli na te fronty I wojny światowej. To była rzeczywiście hekatomba. To była strasznie krwawa, przerażająco krwawa wojna, która też bardzo naznaczyła i życie intelektualne. Tu warto wspomnieć na przykład, że właśnie ten pisarz bardzo znany w Polsce, Tolkien, czy na przykład C.S. Lewis, autor opowieści z Narni, to byli ludzie, którzy również byli bardzo do głębi wstrząśnięci jako chrześcijanie tą tragedią I wojny światowej. Oni byli w tych okopach, widzieli te okropieństwa, byli w tym błocie, widzieli te chodzące szczury po żołnierzach, tą całą ohydę i dramat tej bezsensownej wojny. Bezsensownej. I tu warto przypomnieć, że właśnie w 1914 roku kończy się wielki pontyfikat świętego papieża Piusa X, tak bardzo zasłużonego dla Kościoła, pogromcy modernizmu, i wstępuje na tron właśnie papież Benedykt XV. I Benedykt XV w swojej pierwszej encyklice zaapelował o pokój właśnie, bo już trwała ta nieszczęsna wojna, apelował o pokój do mocarstw zachodnich. Niestety zupełnie był ten apel zignorowany, ale bardzo dobrze właśnie diagnozował papież w tej encyklice, warto do niej sięgnąć, przyczyny tej wojny. Mówił o chciwości, mówił o takim szowinizmie rozpętanym właśnie, o tym ateizmie, o tym, że ludzie odwrócili się od Boga, upadku obyczajów, moralności na Zachodzie i w ogóle w całym świecie. I to w efekcie stało u przyczyn tej wielkiej tragedii. Czyli mieliśmy i w czasach pokoju, i potem ta wojna okropna, ale ten czas pokoju był czasem, tak jak powiedziałem, wielkiego fermentu, wielkiego buntu przeciw Bogu, bo wszyscy ci wymienieni przeze mnie osobnicy, ci wszyscy wielcy tamtych czasów, których dziś rzeczywiście
niektórym jeszcze dalej stawia się pomniki, no bo taki na przykład prawda, Haeckel, Freud czy Darwin, oni no dalej są poważani, ale ci inni, ci powiedzmy politycy tamtych czasów, rewolucjoniści, tacy jak właśnie Stalin, Lenin, Hitler, Trocki, no to już może niekoniecznie, choć może są jeszcze środowiska, w których te postacie nadal są jakoś tam niestety czczone. Ten ferment był. Co było wspólnym mianownikiem tego fermentu? Był przede wszystkim bunt przeciwko Bogu, albo odrzucenie Boga, albo głęboka niewiara, albo wręcz głoszenie takich tez, jak na przykład Nietzsche, że Bóg umarł, tak? Albo że tak jak marksiści, potem Lenin i tak dalej, że religia to opium dla ludu. Było to wielkie podważanie całego dorobku chrześcijaństwa, moralności chrześcijańskiej i porządku zbudowanego przez cywilizację chrześcijańską. I właśnie w tym straszliwym momencie i widać z perspektywy tych 105 lat, jak rzeczywiście straszliwy to był to moment, ile wtedy idei i jakiejś koncepcji wyrosło, które potem naznaczyły całe późniejsze dziesięciolecia, aż do naszych czasów. No właśnie na przykład z tą kwestią na przykład zabijania dzieci narodzonych na czele, z kwestią na przykład tego ruchu genderowego, który gdzieś ma tam swoje korzenie też w tych właśnie ruchach, w tych prądach umysłowych. Eutanazja, czyli tutaj mamy wprost eugenikę, czyli na przykład to, co się działo za czasów nazistowskich, akcja T4, o której nieraz tutaj też z panem redaktorem rozmawialiśmy, to wszystko gdzieś ma korzenie właśnie w tamtym czasie. I w tym właśnie 1917 roku, kiedy to wszystko się dzieje i na dodatek trwa jeszcze ta straszliwa wojna, przychodzi Królowa Nieba, aby upomnieć ludzkość. Tak? To jest taki punkt zwrotny. Apel do ludzkości. Opamiętajcie się, bo kroczycie ku zagładzie. Ku zagładzie tej również na ziemi, jak również ku zagładzie duchowej, bo przecież każdy kiedyś za swoje czyny odpowiada. I dzieci miały wizję piekła później, prawda, w lipcu i widziały, co się dzieje z tymi duszami, które odwróciły się od Boga, które odwróciły się od Kościoła, odwróciły się od sakramentu, odwróciły się od modlitwy i poszły na zatracenie. I widziały te dzieci, te dusze, które pogrążały się w tym zatraceniu piekielnym. Taki jest kontekst. A w samej Portugalii jeszcze ważne, co się działo w Portugalii? W Portugalii, proszę Państwa, wtedy działa się rewolucja. Taka analogiczna rewolucja do rewolucji francuskiej. Łącznie z tym, że również doszło tam do królobójstwa. Tu warto przypomnieć, 1 lutego 1908 roku na tym pięknym, ogromnym placu w Lizbonie. Może tutaj nasi słuchacze mieli okazję być kiedyś w Fatimie i byli przy okazji w Lizbonie i widzieli ten plac, który się nazywa Praça do Comércio. Taki gigantyczny plac nad samą rzeką Tag. Piękny, duży plac. Na ten plac właśnie tego 1 lutego 1908 roku wjechał powóz wiozący króla Karola I, króla portugalskiego, jego żonę oraz jego brata Ludwika Filipa i jego syna Ludwika Filipa oraz jego drugiego syna młodszego Manuela. I proszę Państwa, co się wydarzyło? Nastąpił atak rewolucjonistów, spiskowców rewolucyjnych związanych z ruchami karbonariuszy, z wolnomularstwem. Rewolucjoniści, którzy zorganizowali i przeprowadzili zamach, niestety udany zamach na króla Portugalii. I doszło do czegoś takiego, że dramatyczna scena, gdzie na oczach, trochę tak jak zamach na Kennedy'ego wiele, wiele, wiele lat później, to znaczy, że na oczach po prostu żony ginie król Karol I, zamachowiec oddaje strzał z karabinu Winchester z odległości tylko 8 metrów, strzela króla w szyję. Następnie odpadają inne strzały, postrzelony zostaje również właśnie syn Ludwik Filip, który po 20 minutach umiera i postrzelony zostaje w ramię również drugi syn Manuel, który na szczęście Bogu dzięki z tego zamachu wyszedł. Bardzo krwawe wydarzenie. No i potem uruchomiła się cała lawina. Już w 1910 roku, 5 października, zostaje obalona monarchia w Portugalii i nastają czasy republiki, które trwają do dzisiejszych czasów, tam z przerwą na rządy oczywiście Salazara, który jakoś tam sytuację uspokoił. Natomiast te właśnie od czasu tego
królobójstwa, tej rewolucji. No, Portugalia przeżywa bardzo niespokojne czasy. W zasadzie rządzą Portugalią i w tamtym czasie, kiedy są objawienia, rządzą ludzie bardzo wrogo nastawieni do Kościoła. Ludzie, których byśmy scharakteryzowali taką, którzy wyznają taką ideologię bardzo lewicową, wręcz jakobińską nawet, odwołujący się właśnie do ideałów rewolucji francuskiej. Tutaj zresztą te powiązania z rewolucją francuską, z tym całym cyklem rewolucyjnym są bardzo, bardzo jasne i łatwo dostrzegalne. Także następuje cały szereg ustaw godzących w Kościół katolicki, ograniczających prawa Kościoła, zakazujący na przykład chodzenia w stroju duchownym publicznie. Także coś, co w tamtych czasach działo się i w Meksyku, i w Hiszpanii, i później w Związku Radzieckim, właśnie w tej Rosji, o której Matka Boża potem mówi. Także był to niesamowicie straszny czas. Straszny czas nie tylko ze względu na tą straszną wojnę, ale również to, co się jakby działo na zapleczu intelektualnym, społecznym, ekonomicznym również, bo tu też pewne koncepcje ekonomiczne się pojawiają. Także tak bym to scharakteryzował, panie redaktorze. Można powiedzieć, że był to taki czas rozrachunków z Bogiem i to takim bym powiedział wielopłaszczyznowy, bo tam te ataki, tak jak tu pan prezes opowiadał, odbywały się i jeśli chodzi o przestrzeń na bardzo wielkim obszarze i jeśli chodzi o te idee i czyny, dokładnie chyba sięgało wszystkich możliwych dziedzin życia tamtejszych ludzi. To musiało jakoś oddziaływać i budzić, nie wiem, jakieś takie odczucia no bardzo dekadenckie bym powiedział i budzić lęk, to na pewno. Tu pojawia się Maryja, która mówi w swoim orędziu o błędach Rosji i rozszerzaniu tych błędów na cały świat. Dlaczego akurat nie błędy Rosji? Jak można to wyjaśnić? Dlaczego Maryja wspomniała właśnie tutaj ten kraj? Maryja powiedziała o Rosji dlatego, że przypomnijmy sobie, jak to było wtedy. Rosja była mocarstwem, bezapelacyjne była mocarstwem. Była jednym z mocarstw świata, które największym państwem świata, po pierwsze. No, oczywiście było Imperium Brytyjskie, które tam miało te swoje kolonie, ale powiedzmy, no to jeśli chodzi o powiedzmy obszar jednego państwa, to rzeczywiście Rosja była tym największym państwem. Była państwem bardzo bogatym, bardzo wpływowym, mającym już renomę jakąś na świecie. Państwem, które funkcjonowało w sojuszach z innymi państwami, już wtedy w tej trwającej, prawda, wojnie. No i państwem, Matka Boża wiedziała to, co się tam dzieje i przewidziała to, że państwo to zostanie przejęte przez sektę bolszewicką, która jak gdyby mając do dyspozycji z jednej strony ogromną pomoc z Zachodu, z drugiej strony wszystkie te zasoby tego niezwykle bogatego i rozległego kraju, największego kraju na świecie, Matka Boża przewidziała, że ten kraj będzie takim swoistym laboratorium rewolucji i takim laboratorium, w którym będzie się produkowało i wysyłało na cały świat właśnie te idee marksistowsko-leninowskie. I tak rzeczywiście w ciągu najbliższych 10 lat się stało, bo Rosja komunistyczna, Związek Radziecki był wielkim promotorem ateizmu, bolszewizmu, rewolucji w wielu krajach świata. Wystarczy tylko powiedzieć, no, że przecież kiedyś agenci rosyjscy zanieśli komunizm do krajów afrykańskich, do krajów azjatyckich, do krajów Ameryki Południowej. No, Kuba wpadła w szpony komunizmu, ale również przez swoją agenturę jawną czy całkowicie ukrytą działała na całym świecie. My dziś wiemy, bo odsłaniane są archiwa, wiemy jak bardzo mocna agentura komunistyczna działała w takich krajach nawet jak Stany Zjednoczone. Mamy książkę Belly Dot, prawda, która pokazuje jak ta agentura, jak infiltrowano również Kościół katolicki. Więc te błędy rzeczywiście się rozpowszechniały i to, że potem w latach 60., 50., 60., 70. w Ameryce Łacińskiej na przykład działa takie zjawisko jak teologia wyzwolenia, czyli próba połączenia Ewangelii z marksizmem, to właśnie jest przejaw tego rozszerzania się błędów Rosji.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o błędy Rosji i o to, skąd one się wzięły, bardzo szeroką rozmowę z panem Arkadiuszem Stelmachem można znaleźć na naszym kanale YouTube'owym właśnie o błędach Rosji. Można to wyszukać. Bardzo zachęcam, w cyklu Rewolucja i Kontrrewolucja odbyliśmy taką rozmowę bardzo tak, ciekawą. I tutaj właśnie należy na to wspomnieć, bo my tam dużo o tym rozmawiamy, że te błędy to... Komunizm tak, ale dlaczego komunizm właśnie też, dlaczego być może rewolucja antychrześcijańska wybrała Rosję? Dlatego, że wiedziała bardzo dobrze, że całe zaplecze religijno-społeczne, ideowe, filozoficzne tego kraju jest naznaczone już tymi błędami starszymi, tymi płynącymi gdzieś tam jeszcze z tego Bizancjum, które oderwało się od Rzymu, tego Bizancjum, które dokonało schizmy. A w ramach tego kościoła wschodniego bizantyjskiego kwitły również przeróżne herezje i błędy, które potem zostały przeniesione na terytorium Rosji i stworzyły taką specyficzną mieszankę takiego swoistego chrześcijaństwa politycznego, naznaczonego przeróżnymi błędami właśnie i herezjami z tego świata chrześcijaństwa wschodniego. Paradoksalnie bardzo dobrze przypomina nam błędy i herezje szerzone od czasów, co najmniej od czasów rewolucji Marcina Lutra, również w kraju zachodnim. Ale do tej audycji odsyłamy. To był taki wielki skrót tej tak, audycji. Można rzeczywiście tam sobie tego posłuchać. Także mieliśmy do czynienia, krótko mówiąc, z wieloma warstwami błędów Rosji i tymi starymi, dawnymi, sięgającymi jeszcze tam gdzieś tam błędów Bizancjum czy Kościoła Wschodniego. Na to nałożyły się jeszcze świeżo importowane błędy z Zachodu, które znalazły glebę w Rosji, zostały tam rozwinięte, zostały tam mocno dofinansowane, poparte bardzo mocno orężem i siłą militarną Rosji Sowieckiej. No i efekty przez całe XX wiek i również XXI, bo Rosja aktywna jest cały czas na całym świecie, no to widzimy i obserwujemy to. Szanowni Państwo, zachęcam do wysłuchania programu o błędach Rosji, ale też niezmiennie zachęcam do tego, aby przystępować do apostolatu fatimskiego. To, jak to uczynić, jest napisane na przykład na stronie apostolatfatimy.pl. Można wysłać też SMS-a na numer 733-23-23-24. W treści proszę wpisać swoje imię. Ktoś do Państwa odzwoni, odpowie na Państwa pytania dotyczące apostolatu Fatimy. Bardzo zachęcam. Koszt takiego SMS-a wedle Państwa taryfy tyle, ile kosztuje zwykły SMS. Zachęcam do skorzystania. Ale wróćmy do naszej rozmowy dotyczącej tych spraw fatimskich. I troszeczkę przesuniemy się w czasie do czasów już bardzo niedawnych, czyli poświęcenie Rosji i Ukrainy Najświętszemu Sercu, Niepokalanemu Sercu Maryi. No, byliśmy świadkiem niezwykłego wydarzenia. Z drugiej strony ten sam papież, który dokonał tego poświęcenia, bardzo różnie, bym powiedział, wypowiada się na temat wojny, jaką Rosja wytoczyła Ukrainie. No mamy tu taki dysonans poznawczy, bym powiedział. Jak pan prezes ocenia to, co się wydarzyło? Ja myślę, że z jednej strony bardzo się osobiście cieszę z tego poświęcenia i uważam, że to poświęcenie jest ważne. To, które się dokonało niedawno, o którym też tutaj w naszych programach rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i historycznie wiem, kiedy przypomnę sobie te apele kiedyś Pana Jezusa, który przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque apelował do króla Ludwika XIV, aby również właśnie ogłosił królem Francji Pana Jezusa i aby Najświętsze Serce Jezusowe było na sztandarach Królestwa Francji, no to wtedy król to zignorował i wiadomo, że co się stało z Francją, która upadła i wydarzyła się ta nieszczęsna rewolucja francuska, ale ewidentnie, skoro niebo tak bardzo, tak dużo uzależnia od takiego aktu, na przykład jak to, o co prosił Pan Jezus króla Francji Ludwika XIV, czy później, wiadomo, mamy te orędzie skierowane za pośrednictwem Sługi Bożej, Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, której niedawno właśnie heroiczność cnót została przez Watykan ogłoszona. To widać, jak też wielkie łaski niebo przygotowało dla
państw, narodów, rządów, które na takie akty odpowiedzą. I w Polsce, Bogu dzięki, wydarzyło się ten akt milenijny. Tak? Polska uznała oficjalnie, intronizowała Pana Jezusa na Króla Polski. Mam nadzieję, że i ten akt nasz polski, i ten akt właśnie, który dokonał papież Franciszek, niezależnie już od tego, co papież Franciszek zrobił wcześniej i zrobił później i zrobi jeszcze w swoim pontyfikacie, ten akt jest i pozostanie ważny i on wpłynie na dzieje, istotnie wpłynie na dzieje świata. I pewne szczególne łaski zostaną wylane. Natomiast no, co do tego zachowania papieża Franciszka, że z jednej strony jest poświęcenie, z drugiej strony wykazuje no, taką postawę, jaką wykazuje, no to tu jest wiele, wiele teorii. Nasz kolega redakcyjny Paweł Chmielewski zauważył, że być może Franciszek wyznaje taką ideę, że jego zdaniem trwały pokój może zapewnić tylko rząd światowy. Dlatego nie chcę opowiadać się absolutnie po żadnej ze stron i wiedząc, że jakby to i tak nic dobrego z tego nie będzie, a będzie tylko oskarżanym być może o to, że sprzyja jednej ze stron. Ja z kolei upatruję przyczyn tego dziwnego zachowania papieża Franciszka w tym, co zrobił on wcześniej. Mianowicie w tym, że papież Franciszek de facto odrzucił tradycyjną naukę Kościoła katolickiego na temat wojny, a konkretnie na temat wojny sprawiedliwej. I gdyby papież Franciszek poczytał wielkich katolickich autorów, którzy na ten temat pisali, i w tym również polskich znakomitych autorów, jak na przykład Pawła Włodkowica, który pisał o wojnie sprawiedliwej, to bardzo łatwo jakby mógłby się odnaleźć w tym konflikcie i zauważyć, że niezależnie od tego, jak ocenimy rząd ukraiński obecny, czy poprzednie rządy, to mimo wszystko no, mamy do czynienia z sytuacją dość prostą, że jedno państwo prewencyjnie atakuje, uznając, że dzieją się w innym państwie jakieś takie procesy, które mogą w przyszłości ewentualnie zagrozić, czy status quo, załóżmy Rosji, czy jej, czy jakiejś układowi sił, no dokonuje brutalnej agresji. A z czym ta agresja się wiąże? Z zniszczeniem, bombardowaniem miast, z zabijaniem ludzi, konkretnie nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, dzieci, ludzi starszych i tak dalej. No widzieliśmy ten przerażający obraz, kiedy w pierwszych dniach wojny przez ulicę Kijowa jedzie wóz pancerny rosyjski i ni stąd ni zowąd nagle skręca w lewo i na takiej dużej alei przejeżdża jadący samochód osobowy, w którym jedzie jakiś starszy pan, który cudem w ogóle z tego wyszedł. No ale wiadomo, no i wszyscy na bieżąco tym żyjemy, więc nie ma co tutaj opowiadać, co tam się dzieje. Więc myślę, że kierując się po prostu tą tradycyjną taką nauką katolicką na temat wojny sprawiedliwej, sprawa by była jasna. Ale odejście od tego, potępienie każdej wojny jako takiej, nierozróżnianie, że jest również wojna obronna, jest wojna sprawiedliwa, doprowadziła papieża do jakiegoś takiego stanu, gdzie on w zasadzie no, wpadł sam w pułapkę, którą na siebie, okazało się, sam na siebie nastawił. Bo no co teraz z tym wszystkim zrobić? I mam nadzieję, że Ojciec Święty po prostu no, tą sprawę przemodli, przemyśli i zmieni zdanie. No po prostu no, zmieni zdanie, bo nie da się inaczej do tego podchodzić. No. A jeśli już o przemyśleniu i przemodleniu, to nie zapominajmy, że ten akt poświęcenia, który się dokonał, no, nie jest jakimś magicznym wydarzeniem, tylko on musi się wiązać z przemianą serc i o tym nie zapominajmy, że tak to jest. Każdy z nas indywidualnie powinien podjąć. Tak, tak. My do tego o to zawsze apelujemy, za to podkreślamy, że oczywiście ten akt to jest pewne takie uroczyste otwarcie, prawda, wyznaczenie kierunku, w którą stronę idziemy, ale właśnie musimy pójść. Czyli musimy pójść za tym aktem, musimy wstać z kanapy, zresztą jak to też jedno z takich ulubionych haseł papieża Franciszka, musimy wstać z kanapy i pójść do spowiedzi, jeśli ktoś jest w stanie grzechu śmiertelnego, prawda, wyspowiadać się, przyjąć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zacząć praktykować pierwsze soboty i to, o to nieustannie apelujemy i wiemy, że wielu naszych apostołów Fatimy to czyni i apelujemy, żeby właśnie do apostolatu Fatimy się włączać w apostolat Fatimy, wspierać ten apostolat Fatimy, tworzyć tę rodzinę, poszerzać ją i właśnie apostołować nakłaniać swoich bliskich w rodzinie, znajomych, sąsiadów i tak dalej, aby te pierwsze soboty praktykować.
No i właśnie, i przemieniać swoje życie przez to, prawda? Bo spowiedź to jest, jak wiemy, są warunki dobrej spowiedzi. Trzeba nie tylko wyznać swoje grzechy, ale również odpokutować, zadośćuczynić, prawda? Żałować za te grzechy, postanowić poprawę. Więc tu zaczyna się prawdziwa reforma, tu zaczyna się prawdziwe jakby to wyjście w kierunku rzeczywiście królowania Pana Jezusa, czy też jak gdyby no, poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. No bo jeśli będziemy trwać w grzechu ciężkim, no to nie będzie nam po drodze ani z sercem Pana Jezusa Najświętszym, ani z niepokalanym sercem Maryi. Więc to jest punkt pierwszy. Musimy wstać, ruszyć się, zmienić nasze życie, rozpocząć życie duchowe, poukładać swoje sprawy i rodzinne, i wszelakie inne, prawda? A politycy, no to powinni zacząć też patrzeć na sprawy państwowe, dobra wspólnego, też z tej perspektywy właśnie katolickiej, chrześcijańskiej, i wtedy dopiero zacznie się świat zmieniać. I ja ufam, że mimo tej całej tragicznej sytuacji, mimo rozmaitych kar być może, przez które świat będzie musiał przejść, bo Matka Boża te kary zapowiadała. Zapowiadała, że jeśli ludzkość się nawróci, to przyjdzie jeszcze większa i gorsza wojna, i przyszła druga wojna światowa. Później w tych prywatnych objawieniach również takich, które miała siostra Łucja, no to mówi Matka Boża o tych karach. I potem przyszła do Akity i mówiła, jakie straszne kary świat czekają. Ale na koniec powiedziała też, że papież poświęci Rosję i jej, Matki Bożej, niepokalane serce zatriumfuje. Czyli my mamy obietnicę tego triumfu. I myślę, że ten akt jest właśnie tym elementem tego triumfu. A co się wydarzy jeszcze między tym aktem a tym triumfem, no to już historia już trochę pokazała, bo wydarza się na przykład wojna na Ukrainie, wydarza się mordowanie dzieci nienarodzonych w liczbie kilkudziesięciu milionów rocznie na całym świecie, więc te straszne rzeczy cały czas trwają. Wydarza się destrukcja rodziny, wydarza się rozpad tradycyjnych struktur społecznych z rodziną na czele. Ta rodzina jest poniewierana, zrównuje się z tą rodziną związki na przykład jednopłciowe, czy jakieś różne inne kombinowane układy. Więc to zło się cały czas dzieje i oczywiście to zło będzie miało konsekwencje. I jak pokazują badacze cywilizacji, historii cywilizacji, wszędzie tam, gdzie upadek moralny się wydarza, to te cywilizacje najdalej w trzecim pokoleniu upadają. Więc wołanie z Fatimy pokrywa się nawet z tymi ustaleniami tych badaczy. Że i to mamy przykład cywilizacji rzymskiej, która kiedy tylko zaczęło się tam zgnilizna moralna szerzyć, no to ona w końcu upadła. I inne cywilizacje. Więc nasza cywilizacja, myślę, że nie będzie wyjątkiem, jeśli tylko nie zejdzie z tej drogi i nie wsłucha się w głos właśnie Matki Bożej Fatimy. No właśnie, bo Matka Boża wskazywała na te źródła tej prawdziwej władzy. Tu pan prezes wspomniał przed chwilką o tym, o tej takiej ufności pokładanej w ten rząd światowy, że tam mogą być rozwiązane te problemy. To kolega Paweł Chmielewski właśnie taką hipotezę przedstawił. Ale widzimy to takie zaufanie w możliwości człowieka, że zaufanie temu może coś przynieść dobrego. Tymczasem no przecież wystarczy spojrzeć na podwaliny, które są pod ten rząd przecież podkładane, a tu nie trudno nie dostrzec całej idei związanej ze zrównoważonym rozwojem, który jest wdrażany, a to przecież jest no, antycywilizacyjne, to jest antyludzkie, no, zrównoważony rozwój, o którym tutaj tak nieraz też rozmawiamy i który próbujemy wytłumaczyć się to zjawisko, to pojęcie i co za nim się kryje. On również korzeniami zaczepiony jest gdzieś tam w tamtych czasach, w czasach objawień fatimskich, bo krótka historia zrównoważonego rozwoju. Thomas Malthus, który powiedział, że liczba ludności świata rośnie zbyt dynamicznie i w końcu kiedyś stanie się tak, że będzie więcej ludzi niż zasobów. I nastąpią wojny, głód, wielkie tragedie. Nic takiego się nie stało do naszych czasów, ale on zapłodnił całą rzeszę intelektualistów. On żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Uczniem właśnie Malthusa byli późniejsi ideolodzy XIX-wieczni. Zdaje się, że też zafascynowany tymi ideami był sam Karol Darwin, który miał tą teorię właśnie ewolucji, ale również co może jeszcze gorsze, czy nie wiem, czy gorsze, ale równocześnie mówił o tej teorii doboru naturalnego, o tej walce o byt, tak, że tylko silniejszy wygrywa, że w zasadzie świat i gatunki doskonalą się przez konflikt, przez zagrożenie.
zagryzanie jeden drugiego i silniejszy wygrywa, silniejszy przekazuje swoje geny. I później wspomniany przeze mnie tutaj właśnie Francis Galton, który jest współtwórcą tego ruchu eugenicznego, który jest, ruch eugeniczny to jest początek właśnie tych pomysłów depopulacyjnych, czyli z jednej strony Malthus, Thomas Malthus, z drugiej strony właśnie eugenicy z Francisem Galtonem. I później inni, Margaret Sanger, zaczynają kombinować, jak tu przychylić po prostu takiego świeckiego nieba ludziom poprzez tam rozmaitą inżynierię społeczną i depopulowania świata, aby pozbyć się tych ludzi, którzy są jakoś tam zbędni. Albo to są chorzy, albo to może nie są tak intelektualnie sprawni jak inni i tak dalej. Jest próbowanie budowania jakiegoś człowieka idealnego. Jakiegoś świata idealnego, który tak poustawiamy i tak go przytniemy, jak prawda jakąś taką, nie wiem, hodowlę roślinek gdzieś tam w laboratorium, że wyjdzie nam z tego taki nowy, piękny, wspaniały świat, w którym nie będzie już chorób, problemów, zła, konfliktów i tak dalej, bo wujkowie, dobra rada, tak to wszystko poustawiają. Oczywiście wszystko bez Boga, wszystko w oparciu tylko o pyszny, nadęty umysł ludzki z przerośniętym ego, z jakąś szaloną wiarą w to, że człowiek sam z siebie, bez Boga, może właśnie taki raj na ziemi zbudować. I wiemy doskonale, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Wszystkie te próby naznaczone są cierpieniem, śmiercią, choćby tych dzieci nienarodzonych, choćby tych ofiar akcji T4. Czyli likwidacji nazistowskiej akcji, likwidacja życia niewartego życia, likwidacji ludzi chorych, ludzi umysłowo chorych i tak dalej. Więc cała ta idea dzielenia ludzi na, tak jak chciał kiedyś tam właśnie wspomniane dzisiaj już właśnie Fryderyk Nietzsche, prawda, Übermensch, czyli nadczłowiek i jacyś podludzie, tak, no zaczyna się klasyfikowanie. Odchodzenie od prawdy o Bogu, o świecie, o człowieku, tej, której dzięki rozumowi, ale przede wszystkim dzięki temu, że objawieniu Bożemu my poznaliśmy, skutkuje wielkimi, wielkimi tragediami. I właśnie ten rząd światowy, który się na naszych oczach wyłania, którego już z ręby możemy obserwować i zaobserwowaliśmy go bardzo dobrze, choćby w czasie tak zwanej pandemii, prawda? Gdzie w kwestii pandemii okazało się, że rządy poszczególnych suwerennych niby jeszcze państw nie mają nic do powiedzenia, że muszą, ale tak było, że rzeczywiście zachowywały się tak, jakby musiały wykonywać polecenia gdzieś jakiejś centrali, która znajduje się niby w WHO, tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Więc i dziwi mnie to, że Ojciec Święty jakby pokłada nadzieję w tych organizacjach międzynarodowych, globalistycznych i wiemy, że nie tylko pokłada nadzieję, ale również z nimi współpracuje, dlatego że współpracownikiem watykańskim stał się na przykład człowiek w ONZ-cie odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, czyli pan profesor Jeffrey Sachs. Czyli jeden z takich najważniejszych stroicieli fortepianów dzisiejszych czasów, taki wujek dobra rada przez duże W, prawda? I to jest taki człowiek, który rzeczywiście choćby nawet miał wpływ na przemiany gospodarcze w naszym kraju, w Polsce po 1989 roku. Więc ten człowiek, zwolennik depopulacji, staje się współpracownikiem Watykanu. No to są rzeczy niepokojące i dziwi mnie to, dziwi. No z drugiej strony, jak się rozumie kryzys w Kościele, to jakby nie dziwi, ale jest to zawsze szokujące, że tutaj Ojciec Święty takim ludziom ufa, czy jakoś wprowadza ich do grona swoich jakichś tam współpracowników. A odejście od tradycyjnego nauczania katolickiego, choćby nawet jak w kwestii wojny sprawiedliwej, czy w kwestii obrony życia, czy w kwestii podejścia w ogóle do tego, kim jest człowiek, do godności ludzkiej, skutkują zawsze krwią. Tak jak leje się krew niewinnych ludzi na Ukrainie, tak samo leje się krew niewinnych ludzi mordowanych w wyniku straszliwego procederu aborcji, czyli zabijania dziecka nienarodzonego. Tak samo jak umierają ludzie w klinikach mordowani w ramach tak zwanego procederu eutanazyjnego, procedurów eutanazyjnych, które w wielu krajach już są legalne. Także, Jan Paweł II powiedział, cywilizacja śmierci. No oto mamy ją, cywilizacja śmierci. To jest ta cywilizacja śmierci, której korzenie gdzieś tam sięgają właśnie tych czasów, w których
następują właśnie po sobie te wielkie objawienia fatimskie roku 1917. Pan prezes mówił tutaj o tej cywilizacji śmierci, ale są też te wyspy cywilizacji życia, gdzie kierujemy swoje oczy ku właściwym sprawom, ku Panu Bogu, ku wierze, właściwemu życiu. I taką można powiedzieć wyspą takiej cywilizacji życia niewątpliwie jest apostolat Fatimy. Stowarzyszenie imienia księdza Piotra Skargi prowadzi taki apostolat i korzystając z wizyty pana prezesa prosiłbym o opowiedzenie, cóż to za organizacja jest ten apostolat Fatimy i czego tam możemy się po nim spodziewać. Szanowni Państwo, apostolat Fatimy to taka to nazwa takiej pewnej rodziny duchowej, ale również nie tylko duchowej, bo ta rodzina ma swoją taką swoistą strukturę. Tworzą oni taką grupę, która czasami spotyka się, ale jest to liczna grupa, więc nie ma jakichś zjazdów takich powiedzmy dużych, choć jedynym i pierwszym na razie takim zjazdem był ten słynny kongres fatimski, który odbył się właśnie w stulecie Fatimy. Tam apostolat Fatimy się zjechał do Krakowa w dużej liczbie, kilkuset osób, ale te osoby utrzymują kontakt ze stowarzyszeniem korespondencyjny, telefoniczny, mailowy, uczestniczą w pielgrzymkach organizowanych dwukrotnie w roku do Fatimy albo do innych sanktuariów, bo tutaj czas pandemii nam trochę te tradycje pielgrzymek fatimskich zakłócił, ale mam nadzieję, że już od października jakby pielgrzymki apostolatu fatimskiego do Fatimy wrócą. I są to ludzie, którzy w sposób szczególny poprzez modlitwę, wsparcie kampanii maryjnych, rozmaitych prowadzonych przez Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi, przyczyniają się do rozpowszechnienia nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, do rozpowszechnienia orędzia fatimskiego, do rozpowszechnienia chociażby wiedzy o wezwaniu Maryi do praktykowania nabożeństwa pięciu pierwszych sobów, do praktykowania tych pierwszych pięciu sobót miesiąca. No i właśnie do rozpowszechniania rozmaitych dewocjonaliów, różańców, medalików cudownych, które z innego objawienia znamy z Paryża, z ulicy Riedbach, to objawienie świętej Katarzynie Labouret we Francji. I generalnie no, literatury, Przymierze z Maryją, to jest również takie pismo, które myślę każdy apostoł z Fatimy zna, otrzymuje. Szereg przywilejów. Regularnie w ciągu roku wiele takich pakietów dzięki wsparciu właśnie apostołów Fatimy idzie i do samych apostołów, i do również innych katolików w Polsce, gdzie promujemy właśnie katolicką tradycyjną pobożność, gdzie promujemy katolickie obyczaje, w których to tłumaczymy zjawiska nurtujące świat naszych czasów, aby każdy z apostołów i każdy katolik w Polsce miał tą orientację i orientował się jakby w którą stronę idą sprawy, aby nie być zaskoczonym, kiedy widzimy różne, no niestety najczęściej złe rzeczy, ale czasami nawet dobre rzeczy, jak to poświęcenie Rosji Matce Bożej. Właśnie temu wszystkiemu apostolat Fatimy służy i zachęcamy serdecznie naprawdę oglądających nas, aby do tego apostolatu wstąpić i tak jak tutaj Państwo wirtualnie możecie sobie nas posłuchać i pooglądać, to wchodząc do apostolatu Fatimy dostaniecie coś również Państwo wydrukowanego na papierze, to znaczy książki, broszury, dewocjonalia, pismo Polonia Christiana, pismo Przymierze z Maryją, bardzo ciekawe i bardzo takie podnoszące na duchu, dające dobrą formację katolicką. Do tego serdecznie zachęcamy. Na pewno Państwa życie, życie Państwa rodzin zmieni się. Na pewno taki swoisty promyk światła z Fatimy gdzieś tam przez te właśnie publikacje, przez ten kontakt z nami, z innymi apostołami Fatimi jest w stanie do Państwa domów, do Państwa rodzin trafić. A nade wszystko jest to kontakt, bym powiedział, taki duchowy, modlitewny, ponieważ apostołowie Fatimy no, nawzajem się za siebie modlą. Tak, tutaj to praktykowanie oczywiście takiego te, życia oczywiście religijnego tak, jest bardzo ważnym elementem. Praktyki religijne, sakramenty, modlitwa to jest msza święta. To są najważniejsze, absolutnie najważniejsze rzeczy dla każdego chrześcijanina, a dla apostoła Fatimy no to już w szczególności.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z apostolatem Fatimy. To, jak to uczynić, jest wszystko w opisie filmu. Tam znajdą Państwo link do strony apostolatu Fatimy, apostolatfatimy.pl. Widzą Państwo też na ekranie numer telefonu. Można pod niego wysłać SMS ze swoim imieniem. Ktoś do Państwa oddzwoni, wytłumaczy, czym jest apostolat Fatimy, odpowie na Państwa wszystkie pytania. Zachęcam do zapoznania się z apostolatem Fatimy, naprawdę warto. Szanowni Państwo, dzisiaj moim pierwszym gościem był wiceprezes Stowarzyszenia imienia księdza Piotra Skargi, Arkadiusz Stelmach. Bardzo serdecznie, panie prezesie, dziękuję za wizytę w studio. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Salve Maria. Salve Maria, a my się jeszcze nie żegnamy. Państwa zachęcam do pozostania przed ekranami i będzie krótki przerywnik filmowy, a tuż po nim spotkanie z księdzem Piotrem z Glasem. Serdecznie zapraszam, porozmawiamy o Maryi Królowej. Kochasz Matkę Bożą? Zostań apostołem Fatimy. Ta wspólnota jest właśnie dla Ciebie. Dołącz do duchowej rodziny katolików, kobiet i mężczyzn wspierających się wzajemnie i promujących wartości chrześcijańskie wśród Polaków. Apostolat Fatimy powstał w 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi w Krakowie. Dziś wspólnota ta liczy prawie 60 tysięcy członków. To głównie dzięki ich modlitwie oraz regularnemu comiesięcznemu wsparciu finansowemu stowarzyszenie dociera co miesiąc ze swoimi materiałami religijnymi i czasopismami do ponad 200 tysięcy Polaków, pogłębiając ich wiarę, a tym samym przyczyniając się do zbawienia dusz. Tę wyjątkową wspólnotę wyróżnia pobożność maryjna, a natchnieniem do zaangażowania jest orędzie przekazane przez Matkę Najświętszą Trojgu Pastuszkom w portugalskiej Fatimie w roku 1917. Apostołowie Fatimy cieszą się szeregiem przywilejów. Już w pierwszym roku uczestnictwa otrzymują dyplom i naklejki, poświęcony duży wizerunek Matki Bożej Fatimskiej, figurę Fatimskiej Pani, odznakę apostoła Fatimy oraz inne unikalne dewocjonalia i prezenty, a co najważniejsze, mogą liczyć na mocne duchowe wsparcie. Codziennie modlą się za nich siostry zakonne, a każdego 13 dnia miesiąca w ich intencji odprawiana jest msza święta. Po roku uczestnictwa wszyscy apostołowie biorą udział w losowaniach majowych i październikowych pielgrzymek do polskich sanktuariów maryjnych lub do sanktuarium w Fatimie. Zostań apostołem Fatimy. Odmień swoje życie i zadbaj o zbawienie tysięcy Polaków. Zadzwoń pod numer 12 423 44 23. Możesz także wysłać SMS-em swoje imię pod numer 733 23 23 24, a my oddzwonimy do Ciebie. A w drugiej części naszego programu witam księdza Piotra Glasa. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Witam Pana i wszystkich słuchaczy. No, tak się składa, że rozmawiamy w czasie, gdy przypada dokładnie 105 lat od pierwszego objawienia fatimskiego. Bardzo ciekawa data. Myślę, że warto tu też zagłębić się w to, jak te objawienia wyglądały. No, nie ma wątpliwości, że Matka Boża w Fatimie objawiła się nam jako królowa. Zresztą tak się składa, że maj też jest takim miesiącem w Polsce, że zaczynamy go od przepięknej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski właśnie. No i o tym królowaniu Maryi chcielibyśmy porozmawiać. Na czym ono polega, proszę księdza? No tak, można byłoby tu dużo pewno mówić różnych teologicznych wywodów. Ja chcę mówić tak troszeczkę praktycznie, troszeczkę od serca. A wiem, że bardzo dzisiaj dużo ludzi ma problemy z Maryją. I nie mówię tylko o świeckich, ale również o duchownych. Dzisiaj minimalistyczna teologia maryjna, maksymalistyczna teologia maryjna. Obydwie trzeba, jak ktoś napisał, wykreślić, wyrzucić. Musimy mieć zdrową mariologię.
No, ja żyję w kraju protestanckim, więc ateistyczno-protestanckim, więc mam tutaj na co dzień na żywo doświadczenie na temat Maryi. I no, mam też przyjaciół protestantów, ale no, jak wiemy, protestanci zbytnio szacunkiem Matki Bożej, tak jak my, katolicy, no to nie darzą. Są tacy, co są na to obojętni, na jej królowanie, na cześć, którą dajemy Maryi, a są tacy, którzy no niestety bardzo niechętnie o tym mówią, albo wręcz wrogo. Ja myślę, że warto tu parę rzeczy powiedzieć na temat kultu Matki Bożej, bo nawet my, sami katolicy, mamy z tym problemy. No, są kraje oczywiście jak Polska, gdzie wydaje się, że większości ludzi nie ma z tym problemów. Kult Matki Bożej jest na właściwym miejscu. Są kraje, gdzie nie ma nic. Matka Boża jest odsunięta do zakrystii, gdzieś tam do szafy, a są kraje, gdzie wydaje się, że Matka Boża jest na pierwszym miejscu, a potem jest dopiero Pan Jezus. No ja, na czym to wszystko polega? Kult Matki Bożej wpisywany jest i wpisuje się w kult, który oddajemy samemu Bogu. I od początku kult chrześcijański był skierowany na Chrystusa i na Trójcę Świętą. Od samego początku chrześcijaństwa Chrystus i Trójca Święta. I dopiero sobór w Efezie zmienił coś. Zaczęto oddawać cześć Matce Bożej ze względu na jej godność jako Matka samego Boga. To był bardzo taki, jakby powiedzą Anglicy, turning point, czyli taki punkt zwrotny. To Bóg wybrał Maryję. Przecież możemy się zastanowić, Matka Boża mogłaby w ogóle nie istnieć. Zbawiciel mógł być znaleziony na pustyni, mógł w zupełnie inny sposób przyjść już jako dorosły człowiek, objawić się światu, a jednak Bóg wybrał kobietę, wybrał tą drogę przyjścia Zbawiciela, swojego Syna na świat. Bogu, trzeba powiedzieć, oddajemy kult uwielbienia, oddajemy kult adoracji, a Maryi oddajemy kult szacunku i czci. I tu trzeba dodać, ze względu na Boga. Ze względu na Boga. Wiemy, że Królem Wszechświata jest Chrystus. W średniowieczu, a w pierwszym tysiącleciu oddawano cześć Matce Króla, jako że dała króla danemu państwu. I w ten czas przejęto właśnie tą myśl, że jeżeli Chrystus jest Królem Wszechświata, Maryja jest Matką Króla Wszechświata, to trzeba oddawać Matce cześć. I w ten czas zaczęto nadawać Maryi tytuł królewski. Jej panowanie to nie władza. To jest królowanie miłości. Tu trzeba pamiętać, to jest królowanie miłości. Później w następnym tysiącleciu, a szczególnie dzisiaj w tych wszystkich objawieniach prywatnych, uznanych, nieuznanych, widzimy, na czym polega królowanie Maryi. To jest królowanie miłości. Ona już w Ewangelii powiedziała, oto ja służebnica pańska. W Ewangelii świętego Łukasza 1,38 zawsze ona służyła Bogu i służy Bogu. Ona do dnia dzisiejszego, do tego momentu, kiedy my rozmawiamy, wspominając właśnie objawienia fatymskie, ona służy Bogu. Jest potężną, bo jest Matką Boga, Matką Zbawiciela, ale przychodzi do nas, aby nam służyć, swoim dzieciom. No, widzimy też i w Kanie Galilejskiej. To jest piękne, Maryja, która w czasie paniki nie ma wina, Maryja idzie do Syna i prosi Go. To jest właśnie ta służba miłości, prosi swojego Syna, a potem daje im rozkaz, róbcie cokolwiek wam On powie. I dlatego Maryja jako królowa pragnie nam, abyśmy rozpoznawali jej Syna jako Zbawiciela świata. Maryja wzięła to, albo powiem inaczej, zyskuje ten tytuł poprzez udział we władzy Syna. Ona zyskuje ten tytuł poprzez
udział we władzy syna. Maryja nie jest boginią. Tak, tutaj niektórzy zarzucają, nawet w kraju protestanckim, wyście stworzyli Maryję jako boginię, jako kolejną osobę Trójcy Świętej. Niestety katolicy bardzo często niegrzeczną wiedzą o swojej wierze, więc nie mają nic do powiedzenia na ten temat. Maryja nie jest boginią. Ona zyskuje udział we władzy Syna. Maryja zostaje podporządkowana Chrystusowi, jest królową, która posiada i sprawuje władzę nad wszechświatem udzieloną jej przez Syna. To jest ta władza. Syn daje jej udział w swojej władzy jako król wszechświata, dlatego ją nazywamy królową. I dopiero jak to zrozumiemy, to widzimy sens tego wszystkiego. Nie jesteśmy w herezji chrześcijańskiej. Kościół katolicki naucza pięknej prawdy, która potem, już szczególnie w naszych dzisiejszych czasach, jest by potwierdzona poprzez tyle przyjść Matki Bożej w różnych miejscach, a przede wszystkim jako, przedstawia się też jako królowa, Pani nieba i ziemi. I teraz królowania Matki Bożej nie wolno nam się bać. Ona nie zastępuje Chrystusa. To jest potężne narzędzie w naszych rękach. Przepraszam za wrażenie, narzędzie, ale kiedy oddajemy się Matce Bożej jako królowej, idziemy do Króla Chrystusa. Ona nas prowadzi za rękę jak matka. My dzisiaj też ludzie mówią, nie przesadzajmy z tą Matką Bożą, z tą miłością, z tą maryjnością przesadną. Święty Ludwik, chcę powiedzieć na zakończenie, powiedział piękne słowa. Nie bójcie się kochać Maryi na całość. Ze wszystkich sił, z całego swojego rozumu, wszystkiego. Jak syn kocha matkę. Nie bójcie się, bo nigdy nie będziecie kochać tej Maryi tak bardzo, jak kocha ją sam Jezus. To są tak piękne słowa. Nigdy nie będziecie kochać jej tak, jak kocha ją sam Jezus. Dlatego nie bójmy się kochać Matki Bożej tak, jak ona do nas przychodzi. Tutaj szczególnie jako naszej królowej. To nic nie ujmuje Zbawicielowi. To nic nie ujmuje Trójcy Świętej. Ona ma udział i pragnie, albo żebym ja jako jej dziecko, jako jej kapłan, jak pan, ktokolwiek miał udział w jej królowaniu i w królowaniu syna. I tu jest, nie ma tu żadnej schizmy, nie ma tu żadnej przesady. I niestety my nie znamy tych spraw, więc często tutaj, jak widzę, katolicy mówią, no tak, no rzeczywiście jest to przesada, nie przesadzajmy z tą maryjnością, z tym jej królowaniem, z tymi wszystkimi łaskami, które nam daje. Idźmy tylko do Jezusa. No dzisiaj są takie trendy. A Maryja jest królową, Maryja jest pokorną i zawsze służyła Chrystusowi, pierwszemu Kościołowi. I dziś, kiedy my jesteśmy w takich problemach, Kościół i świat, dziś szczególnie przychodzi jako królowa do nas. I mówi do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was doprowadzę do Jezusa. Widać, że to jest królową bardzo kochającą te swoje ziemskie dzieci. Maria też pokazuje się w różnych szatach. W Fatimie była to biel, symbol czystości, odnowienia, nadejścia nowego porządku. Czego Maria od nas oczekuje? Jakich postaw? No, znawcy mówią, że Fatima to było największe objawienie od czasów apostolskich. Że Fatima to był najpotężniejszy znak w XX wieku, który nam Bóg dał. W pewnym momencie, czemu nie stało się to w XIX wieku, w XVII, XVIII, nawet teraz? Dlaczego stało się to właśnie w tym czasie, tak bardzo trudnym dla świata? Potem jeszcze może o tym wspomnę. Ciągle Fatima wzbudza wiele kontrowersji, wiele pytań. Nawet w obecnych czasach, kiedy mówimy o Fatimie, to mówimy o trzeciej tajemnicy w związku z wojną, z niepewnościami. Czy ta tajemnica była objawiona cała, wyjawiona, czy nie wyjawiona, skryta? Powstają na ten temat całe książki i opracowania. Ale Fatima jest dzisiaj współczesnym
przypomnieniem i powtórzeniem Ewangelii. To jest bardzo ważne zdanie. To nie jest moje zdanie, ale kiedy go przeczytałem, powiedziałem, muszę powiedzieć to. Jest współczesnym przypomnieniem i powtórzeniem. To nie jest nowa Ewangelia. I tam w Fatimie Maryja wzywa do ofiary, do pokuty, do zadośćuczynienia. To jest Ewangelia. Ale równocześnie mówi, wzywa do biblijnej modlitwy Różańca Świętego. Wzywa w Fatimie do nabożeństw pierwszych sobot, do poświęcenia Rosji, do nabożeństwa do jej niepokalanego serca, do ucieczki. I znowu powstaje zamęt z tym zawierzeniem Rosji. Było, nie było. A znowu diabeł miesza, tak jak z tą trzecią tajemnicą fatimską. Nic nie jest znowu jasne. Znowu są ludzie podzieleni, że już właśnie Jan Paweł II to zrobił i trzeba położyć na tym kropkę. Z drugiej strony nagle mamy następne zawierzenie. Czy to zawierzenie jest za późno? I znowu ludzie mówią, no gdzie my jesteśmy? Dlaczego tak się to wszystko dzieje? Mało kto wie, że w Fatimie Maria powiedziała piękne słowa. Zacytuję te słowa w tej chwili. Jezus chce, abym była bardziej znana i umiłowana. To są przepiękne słowa. Jezus chce, to nie ja przychodzę, kochajcie mnie, to nie ja żądam, żebyście mnie kochali. Jezus chce, abym była bardziej znana i ukochana. To jest nowy porządek, który dziś, szczególnie w tym czasie tak wielkiego zamętu, zmęczenia, wojen, niepewności, daje nam Maryja. Jezus chce, jej Syn, aby Maryja była bardziej znana i umiłowana. I Maryja wzywa również w Fatimie takie słowa, aby ludzie przestali obrażać Boga grzechami, bo przyjdą straszne kary i konsekwencje waszych grzechów będą bardzo bolesne. To są właśnie słowa z Fatimy. I oczywiście, kiedy mówimy o konsekwencjach grzechu, ja sam wiem, kiedy pisałem o tym, kiedy o tym mówię i wielu księży, jesteśmy atakowani, bo znowu ktoś mówi, nie wolno mówić o grzechach pokoleniowych. Ja się pytam, kto mówi o grzechach pokoleniowych? To jest zupełnie coś innego. Dzisiaj się nie mówi o konsekwencjach grzechu. Wszystko jest dobrze, nie martw się. Konsekwencje grzechu są. I dlatego musimy spojrzeć na to. O tym właśnie mówi Maryja. Jeżeli się świat nie odstąpi od grzechu, przyjdzie straszliwsza wojna. To musimy zrozumieć. Dlatego musimy stanąć w prawdzie o sobie i zobaczyć, jakie są straszliwe konsekwencje moich czynów, moich grzechów, które popełniłem może 30 lat temu. Ale jeżeli nie w odpowiedniej drodze nie działałem, nie pokutowałem, nie naprawiłem tego, co na przykład zrobiłem, to wszystko na mnie ciąży, te konsekwencje, które są. Potem diabeł je, jak wiemy, wykorzystuje. Dlatego w ten czas, w 17 roku, kiedy Maryja przyszła, to był czas straszliwej pierwszej wojny, to był czas odrzucenia Boga, to był czas rewolucji bolszewickiej, czas strasznego modernizmu, który jak rak niszczy Kościół, wojującej masonerii. W tym momencie właśnie Maryja przychodzi i mówi, słuchajcie, to nie może tak trwać. Musicie coś zrobić. Ja przychodzę. I tutaj ten nowy porządek, jaki jest, to jest czystość. Maryja, jak pan powiedział, przychodziła w blasku, w bieli. Czym jest symbol tej bieli i blasku? To jest jej czystości. Najczystsza z czystszych. Najczystszych. To jest właśnie Maryja. Dzisiaj Maryja do nas mówi, toniecie w szambie nieczystości. To jest grzech numer jeden. Czystość to jest Matka Najświętsza. Tam, gdzie jest Maryja, tam nie ma nieczystości. Dlatego dzisiaj dla wielu ludzi, a nawet chrześcijan, a nawet katolików, a nawet kapłanów duchownych,
Maria staje się jakby wrogiem numer jeden, albo jest zupełnie nieobecna w nauczaniu, w przybliżaniu do niej, ponieważ gdzieś jest nieczystość. Ja czytałem kiedyś o Warszawie i było napisane, że Warszawa przedwojenna miała najwięcej aborcji i w Warszawie przedwojennej było najwięcej domów publicznych. Brud. Nie wiem, czy pierwsze miejsce w Europie, czy jedno z czołowych. Tego już nie powiem, już nie pamiętam. Ale potem ktoś napisał, i co stało się w 1944 roku? Została zmieciona z powierzchni ziemi. Dzisiaj, kiedy porównamy pewne tamte czasy do naszych obecnych, no to jesteśmy o wiele groźniejszej sytuacji. Czyli Maria wzywa dzisiaj do porządku nawrócenia na drogę czystości i uwierzenia Bogu. Świat, który dzisiaj totalnie odszedł, jest od samego Boga. Maria dzisiaj wzywa do ratunku dusz, do walki o duszę. Tam, gdzie ona przyszła, patrzmy nie tylko w Fatimie, ale w La Salette, w Lourdes, Akicie. To przecież jest krzyk matki. Gdy chodzi o nas, o jej dzieci, gdy chodzi o Kościół jej syna, gdy chodzi o cały świat. Maryja, kiedy przyszła w Fatimie, powiedziała, ja jestem matką różańcową. To jest właśnie ten nowy porządek, to jest nowa era, to jest narzędzie, które nam dane jest na dziś, więc bardziej niż w przeszłości, do walki o nowy porządek świata. Przecież nie jesteśmy ślepi, widzimy, co się dzisiaj dzieje na naszych oczach. To jest wielka walka duchowa. Maria daje nam ten różaniec. Mówi, to jest różaniec, to jest modlitwa biblijna, to nie jest klepanie, wie pan, paciorków. Przecież tam są słowa Biblii, oprócz ostatniego zdania, zdrowaś Mario, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę mojej śmierci. Resztę są słowa biblijne. Dlatego tak strasznie nienawidzi szatan różańca. Ale w tej wojnie przeciwnik nie bierze jeńców. Dzisiaj jest ogromny atak i na Kościół, i na nas wierzących, i na tych ludzi, którzy mówią o Matce Najświętszej, ponieważ szatan wie, że to jest jedyna droga w tym nowym porządku, który nastąpi. Szatan wie, że przegrał, ale jeszcze chce jak najbardziej zdobyć największą ilość dusz. Ja ostatnio już tak na zakończenie powiem, czytałem, jak taka mistyczka powiedziała, że w każdym zdrowaś Mario, w tym jednym zdrowaś Mario jest kropla Chrystusowej krwi. I ta kropla Chrystusowej krwi Zbawiciela za każdym zdrowaś Mario wypala demonom oczy i jest potężną pomocą dla dusz w czyśćcu. Dlatego szatan tak bardzo nienawidzi, bo wie, że jest to broń na dzisiejszy czas, na nowy porządek, na tą wojnę, która nie tylko rozgorzała fizyczną wojnę, którą widzimy dzisiaj, ale na tą wojnę duchową i niewidzialną. I Polska w tej chwili jest jedynym krajem, gdzie ten różaniec jest tak bardzo mówiony, jest z taką siłą, w tylu miejscach. Są nabożeństwa majowe, jest prowadzone, nabożeństwa są i różańce przez internet, no w takiej teobankologii, gdzie kiedyś zobaczyłem 10 tysięcy ludzi modli się na różańcu. Proszę mi pokazać inny kraj. Ja wierzę, że Maryja to słyszy i widzi i na pewno w jej sercu znajdujemy jakieś specjalne miejsce. Dzisiaj musimy w tym nowym porządku świata wyrywać. Dzisiaj nie ma duszpasterstwa ciepłe kluski. Dzisiaj trzeba wyrywać i walczyć o zbawienie każdego człowieka. Wyrywać dusze z gardzieli tej bestii. Nie ma innej drogi. Maryja nam pokazała, co mamy robić, jak mamy robić. No ale wybór należy do mnie. No więc właśnie to jest bardzo ważna kwestia, bo tutaj mówimy o Maryi jako królowej, ale też tej wypełniającej wolę Boga, ale też tej, która zwraca się do nas
tak naprawdę z prośbą. Ona pyta dzieci fatimskie, czy są gotowe ponieść te wyrzeczenia wszystkie. Widać, że Matka Boża potrzebuje no, do tej pracy ziemskiej takich ludzi mocno świadomych i mocno zaangażowanych. To tak ma właśnie wyglądać? Dokładnie tak, dokładnie tak. Dzisiaj musimy dokonać wyboru. Tu ona się pyta mnie, pyta się każdego z nas. Chcesz, synu, czy córko, wejść na tą drogę? Jeżeli powiem nie, na pewno to uszanuję. Jeżeli powiem tak, no trzeba naprawdę się przygotować. Powiem szczerze, że dzisiaj przed naszą rozmową od godziny miałem tak okropne ataki i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ataki złości, frustracji. To tak demoniczne, że szatan no, wiedział, że będziemy rozmawiać na te tematy. Wiedział, że oglądnie to kilka tysięcy ludzi. I dlatego bym tak zaatakował, ale z drugiej strony przyszedłem do kaplicy i mówię, Panie Jezu, ofiaruję Ci. Zapaliłem świecę przed figurą i to wszystko ustało. Zmówiłem modlitwę o ochronę. Ale jakie to są znaki, które widzimy. To nie była jakaś moja frustracja czy zły humor. To był niesamowity atak, dosłownie godzinę przed naszym spotkaniem. Jak bardzo ważnych tematach dziś mówimy. Dokładnie tak. Proszę księdza, myśmy troszeczkę już o tym powiedzieli, ale może warto jeszcze raz tak dokładnie przypomnieć, przed czym, przed jakimi zagrożeniami ostrzega nas Maryja. Co się może wydarzyć, jeśli nie posłuchamy jej słów, bo to jest bardzo ważne. No, mówię, że czasy, jak już powiedziałem, są bardzo, bardzo niebezpieczne. Trwa naprawdę wielki konflikt. Jest to konflikt, który jest pomiędzy Królestwem Chrystusa i Królestwem Szatana. Są ludzie, którzy nie lubią tych słów. Jakieś tam robienie z religii wojny, prawda, i konfliktów. Jest ten konflikt. Religia bez... Chrystus był konfliktem. Chrystus skończył na Golgocie. I niestety dzisiaj my, którzy idziemy za Nim, musimy się opowiedzieć, musimy dokonać wyboru. Dzisiaj nawet no, otwieramy telewizor, no, bez przerwy słyszymy o konfliktach, prawda? I mówi się, że jest nowy porządek świata, nowy ład, że no, nowe wpływy, nowe strategie, że świat się zupełnie przetasowuje. No wszystko to jest prawdą, ale ile dzisiaj ludzi powiedziało, czy mówi, że tak naprawdę kto za tym stoi? Trzeba sobie zadać pytanie. Mówimy o konflikcie duchowym, o wojnie duchowej, która rozgrywa się na naszych oczach. Jest to świat niewidzialny, świat, który wielu ludzi odrzuca, że mówią, no, to co się dzieje, to działo się zawsze i będzie się działo. Nie. To co się dzieje dzisiaj jest bez precedensu niepowtarzalnym konfliktem i walka trwa niesamowita. Jezus powiedział, kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pytam się, czy ja wierzę? Czy ja rzeczywiście wierzę? Czy moja wiara to jest tylko na zasadzie, że wierzę w istnienie Pana Boga, ale poza tym nie ma to żadnego efektu w moim życiu. Nie o taką wiarę dzisiaj chodzą, ponieważ to, że ja wierzę, że Bóg istnieje, to jak mówi Pismo, i demony wierzą i drżą. Ale chodzi tutaj, że muszę poznać nową drogę, drogę, którą jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest doktryna. Ja nie chcę umrzeć za doktrynę, za katechizm. Ja mogę umrzeć i oddać życie za Chrystusa. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. To jest nowa droga. To jest mój świadomy wybór. I z tego i wybór z wszelkimi konsekwencjami. I to jest po prostu ta walka z grzechem dzisiaj. Dzisiaj nas wzywa Chrystus w sposób szczególny. Z Ewangelii nawróci się i Maryja, która, jak powiedziałem, nie wymyśla Ewangelii na nowo. Ona tylko nam pokazuje na dzisiejsze czasy, co jest najważniejsze. Nawróćcie się do mojego syna. Nawróćcie się, przyjdźcie
na nowo odkrycie, na czym polega droga chrześcijaństwa. I tu przestrzega nas przed czym Maryja? Przed duchową ślepotą. Niestety, można być księdzem, można być biskupem, można mieć wszelkie stołki i w kościele i godności, ale można być duchowym ślepcem. To naprawdę nie zależy od mojej pozycji, od godności czy od święceń. Żeby widzieć oczami Boga, trzeba pokory i trzeba pokornej wiary. Maryja, kiedy objawiała się, ona też mówiła różnymi językami obrazowymi. Mówiła również przez płacz, prawda? Objawiła się w lasalet, objawiła się jako róża duchowna, objawiała się z różańcem, ale równocześnie miała tytuły. Jestem matką różańcową, jestem niepokalanym poczęciem. Każde objawienie, jak kiedykolwiek przyszła, w którymkolwiek miejscu, miało jakiś cel, jakieś przesłanie do świata. Dzisiaj mówi Matka Najświętsza, otwórzcie oczy, potrzebna jest reewangelizacja. Potrzebne jest na nowo poznanie Chrystusa. My nie znamy Chrystusa. Kiedyś jakiś jezuita napadał mnie ciągle z Krakowa i mówi, że ksiądz Glaso takie bzdury mówi, bo napisał, że 15 lat temu dopiero poznał Chrystusa. To znaczy, że poznałem Chrystusa, ale dopiero kiedy miałem 15 lat kapłaństwa, dopiero dotknąłem Jego serca, dopiero poznałem, kim jest dla mnie Chrystus, kim jest dla mnie droga w kapłaństwie. Z urzędnika Kościoła stałem się kimś więcej. To było moje świadectwo, o którym pisałem. I myślę, że każdy z nas musi taki moment w życiu musi przejść. Maryja uaktualnia Ewangelię Syna, ktoś napisał, uaktualnia Ewangelię Syna, która w tej Ewangelii jest napisane wszystko i przestrzega jeszcze raz. Jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy zginiecie. W tych przesłaniach Maryi są słowa z tej Ewangelii. Jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy zginiecie. Maryja jako matka jeszcze raz za pozwoleniem Jezusa przychodzi i mówi, i błaga, i pokazuje nam, gdzie jest ten problem, gdzie jest ta grzeszność nasza. Wskazuje na naszą grzeszność, ale również, bo grzeszność zawsze była, ludzie zawsze grzeszyli, ale wskazuje na zatwardziałość w grzechu. Dzisiaj żyjemy w zatwardziałości grzechu. Ona nas przestrzega. Ludzie, opamiętajcie się. Mało tego. I jeszcze żyjemy fałszywą nauką chrześcijańską. Tyle herezji, które dzisiaj tworzy się, głosi się i zmusza się ludzi do wierzenia. Ludzie naiwnie idą, bo wierzą, no bo powiedział to ktoś z autorytetem. Herezja powszechnego zbawienia, że wszyscy idziemy do nieba, że wszyscy będziemy zbawieni. Gdzie to jest napisane w Piśmie Świętym, że wszyscy? Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, ale nie jest napisane, że wszyscy będziemy zbawieni. Dlatego Maryja nas ostrzega, to nie przychodzi z automatu. Aby być zbawionym, przestrzega nas, musisz podjąć walkę o swoje zbawienie. Musisz jako kapłan, jako osoba świecka, jako ojciec, ktokolwiek, kimkolwiek jesteś. Ale właśnie ta zatwardziałość w grzechu jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Dzisiaj żyjemy w tym zatwardziałości. I ten Maryja powiedziała takie piękne słowa, twój upór zadaje mi ból, bo cię kocham. Nie chcę twojej duchowej śmierci. Ludzie dzisiaj są oporni, nie chcą słuchać. Kiedyś powiedział taki profesor, na nasz towar nie ma popytu. Nie chcą nas słuchać. Zresztą nie wiedzą o chrześcijaństwie, nie znają Chrystusa, nie chcą. Nie wiem, no, przynajmniej tutaj. To przecież to jest maleńki procent ludzi, którzy chcą jeszcze słuchać. Po prostu reszta już nie chce o tym słuchać. Dlatego Maryja przychodzi z troski o nasze zbawienie do nas. Ale Apokalipsa mówi, nie bójcie się pierwszej śmierci, bójcie się drugiej śmierci, która prowadzi nas do śmierci wiecznej, duchowej śmierci. To jest właśnie to,
ostrzeżenie. To jest to ostrzeżenie. I tak samo dla Kościoła. Maryja mówi, Kościele mojego Syna, wróć do pierwotnej gorliwości i miłości. Nie wymyślaj nic nowego. Nie nazywaj grzechu łaską, ale wróć do pierwotnej gorliwości i miłości. I myślę, że to, że Matka Boża przychodzi i nas na nowo ostrzega, pokazuje nam jakby te miejsca w Ewangelii, które na dzisiaj są nam najbardziej potrzebne. Jest to wielka łaska od Zbawiciela. Czy pójdziemy, czy weźmiemy sobie do serca te ostrzeżenia, czy przestaniemy być ślepi duchowo, no to już od nas zależy. Walka jest ogromna, ale nie możemy się bać. Musimy iść na całość. Bez Matki Najświętszej nie damy rady dzisiaj. Dlatego jaką wielką łaską jest to, że Maryja dzisiaj uaktualnia naszą tą Ewangelię. Pokazuje nam na nowo jako swoim dzieciom. Pokazuje nam naszą grzeszność, zatwardziałość. I pokazuje nam drogę wyjścia. No to jest Matka. Prawdziwa matka, kochająca matka. No nie sposób jeszcze o jedną rzecz wspomnieć, bo już program tego, jak mamy postępować, znamy. Wiemy, kogo słuchać i co czynić i czego unikać. Natomiast no, jesteśmy tutaj w Polsce, mamy polskich słuchaczy i ta Maryja Królowa Polski jest zawsze bliska naszemu sercu i temu jeszcze chciałbym jedno pytanie tutaj poświęcić. Proszę księdza, jak to jest, no bo często takie są westchnienia w ciężkich czasach, Matko Boża pomóż, a z tym królowaniem to już różnie bywa. Jak powinniśmy się tutaj zachowywać wobec Matki Bożej, jeśli chodzi o nas, czy w jakiś szczególny sposób, jeśli chodzi o Polaków, którzy obrali sobie ją za królową? Jak to powinno wyglądać? Tak, kiedyś pamiętam, byłem w Częstochowie i byłem w kaplicy, cudownej kaplicy i tak patrzyłem na tych ludzi chodzących na kolana, modlących się i tak sobie pomyślałem, jaki tam jest stosunek tej modlitwie przed obrazem cudownym, modlitwie tej, która prosi i błaga o coś, a ilu ludzi tam powiedziało, Matko Boża, weź moje serce, zrób ze mną, co chcesz, oddaję się całkowicie Synowi poprzez Twoje niepokalane serce. Tak zupełnie bezinteresownie. Jestem i zrób ze mną, Matko Boża, jestem Twoim synem, córką. Prawdopodobnie, no, nie czarujmy się, większość było modlitw proszących. No, taka jest nasza natura i nie ma w tym nic absolutnie złego. Ja też jadę i proszę, ale dzisiaj chyba warto pamiętać, że nie możemy czcić Boga ustami, gdy serce jest daleko. To jest bardzo ważne. To, co mówi Ewangelia, no cóż z tego, że na naszych wargach będą różańce, jeżeli będą modlitwy, będziemy robić pielgrzymki, będziemy jeździć, wzruszać się, emocje będą brały górę. Przyjeżdżając z powrotem, wracając do domów, nie jesteśmy lepsi. Nieraz jeżdżąc na pielgrzymki, widziałem ludzi obwieszonymi różańcami, klęczącymi, modlącymi się. I potem rozmawiam z tymi ludźmi, mówię, czy jak wrócisz do domu, do swojej wioski, miejscowości, parafii, czy potrafisz z tym różańcem iść też przez ulicę, klęknąć, modlić się? No, niech ksiądz nie przesadza, no, oczywiście się tego nie da. To jest taki ten dualizm, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Kiedy jesteśmy w jakichś emocjach, wszystko potrafimy, ale kiedy przyjdzie to normalne życie, to jest ciężko. Ja myślę, że jednym z największych takich problemów, jaki mamy, to jest nasza obłuda duchowa. To jest nasza obłuda duchowa i każdy z nas jakąś obłudę ma. No niestety jest to wpisane w nas, jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale musimy strzec się tej obłudy. No mogę być, nie wiem, czcicielem Maryi, mogę być wojownikiem Maryi, ale jeżeli na przykład żyję w konkubinacie z kimś, no to jaki ze mnie czciciel Maryi, prawda? Ja na przykład taki daję przykład, bo spotkałem się z tym. No ja mówię, no jak możesz chodzić i wojować i mieć różaniec na szyi, a żyjesz z kobietą w grzechu?
Ale proszę księdza, to nie ma nic do tego. Dzisiaj chyba to, co dzisiaj Maryja Boża od nas chce i w Polsce, to jest nasza wytrwałość i wierze i czystość naszej wiary. To, co mówisz, to, co głosisz, żyj tym i wprowadzaj to w czyn. To jest dopiero to, czego szatan boi się najbardziej. To są ludzie najbardziej wartościowi i jest ich bardzo, bardzo dużo, ale jednocześnie właśnie szatan wprowadza kłamstwo, obłudę, zamieszanie, zamęt. I to właśnie wychodzi wszystko z tego, że nie jesteśmy szczerzy, że bardzo często oddajemy się właśnie uczuciom przy najróżniejszym chwilach, momentach, prawda? Pamiętajmy nawet, ja pamiętam z pielgrzymek papieskich, no jaka była euforia, jakie były emocje, prawda? Albo jak papież umarł, wydawało się, że Polska do góry nogami się przewróci, jakie tłumy. A teraz jak 2 kwietnia gdzieś tam pokazywali miejsca papieskie, gdzie kiedyś były tłumy, babcia z pieskiem sobie przechodzi i jedna osoba tam się modli. Więc te emocje opadają, one przychodzą. To jest to niebezpieczeństwo. To, co Maryja chce od nas, to jest wytrwania w wierze, życia w prawdzie, dokonania wyboru. Ona nie chce emocji, ona nie chce naszych płaczów, ona nie chce prawdopodobnie tylko jakichś pustych deklaracji, ale ona chce, abyśmy przystąpili do jej armii. I tutaj mamy być dziećmi światłości, dziećmi jej Syna. Musimy być świadomi, że jest, jak mówi, że są dzieci szatana, jak mówi Pismo, są wśród nas, są wśród ludzi świeckich, są wśród ludzi duchownych, wszędzie są. Dlatego musimy być tego świadomi, że musimy przyłączyć się do armii dzieci światłości, do ludzi, którzy pójdą na całość za Jezusem wraz z Maryją. Ona chce takich ludzi, ludzi, którzy będą żyli według tego, co mówią i będą, nie będą żyli w obłudzie. Dzisiaj nie ma czasu do stracenia. Dzisiaj naprawdę jest ten czas, kiedy musimy wybrać tą drogę, która jest unikalna dla każdego z nas. Nie ma takiej samej drogi. Czas zero to jest czas mojej śmierci. Każdy z nas, czy będę papieżem, prezydentem, czy jakąś tam z babcią spod lasu, mieszkającą. Każdy z nas do tej godziny zero dotrze i będę tam sam. I pamiętam te słowa, które kiedyś przeczytałem u świętego Ludwika de Montfort, który napisał, jak będzie cudowny dzień dla tego, kto umiera, którym kończy się życie i Maryja przedstawi go, tą osobę twojemu synowi. Ta osoba nie zginie. Są tak piękne słowa, I zawsze modlę się o to, Maryjo, kiedy przyjdzie czas na mnie, czy to będzie dziś, czy za ileś tam lat, kiedy przyjdzie ten czas, przedstaw mnie swojemu synowi. Niech on mi przebaczy moje grzechy, a wówczas oddam się całkowicie. Cały jestem twój. Maryja prowadzi niesamowity sposób w tej chwili każdego z nas. Ja akurat teraz mam 33 lata kapłaństwa. Mówię już teraz, Golgota pewno mnie czeka. 33 lata kapłaństwa w poniedziałek. I akurat byłem święcony w dzień 16 maja, to jest świętego Andrzeja Boboli. I nigdy to na mnie wrażenia nie robiło. Do ostatnich teraz roku, kiedy Andrzej Bobola bardzo stał się popularny w Polsce i na nowo odkryłem świętego Andrzeja Boboli. I akurat chcę jechać 16 lipca do Strakocimia, właśnie tam na uroczystości. I tam chcę poznać go bliżej, bo bardzo staje się bliski mojemu sercu. Wielki kapłan, prosty wielki kapłan, wielki wojownik. I myślę, że Pan Jezus mnie tam wzywa i prosi, żebym tam pojechał. Więc planuję też tam być, jak Pan Bóg da i będzie wszystko dobrze. I spotkać się z Andrzejem Bobolą. To jest, myślę, że też plan Matki Bożej. Idziemy już o krok wyżej. I co ona szykuje, to ja nie wiem, ale na to wszystko trzeba być
gotowym. Dzisiaj ja osobiście modlę się, jako Polak, jako ksiądz, modlę się: Maryjo, abym wytrwał do końca. A potem, jak przyjdzie moment zero, Ty mnie przedstaw Chrystusowi. I to jest tak proste. Bardzo księdzu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No, pozostaje mi życzyć błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego Andrzeja Boboli. I chyba będę wyrazicielem także naszych widzów, jeśli poproszę o to, abyśmy się wspólnie w Księdza Intencji pomodlili, a nasi widzowie oczywiście, myślę, że też chętnie poświęcą choćby część różańca świętego w intencjach księdza Piotra. Zachęcam do tego, piękna rocznica, piękna okazja, ale i też na co dzień zachęcamy do modlitwy za księdza Piotra Glasa, ale też za wszystkich naszych kapłanów, bo oni tej modlitwy potrzebują. Proszę księdza, jeśli mogę poprosić o poprowadzenie modlitwy, to myślę, że wszyscy bardzo chętnie się w nią włączymy. Prośmy teraz Maryję, która jest nam dana jako matka, ale szczególnie w tych trudnych czasach dla każdego z nas, aby nas chroniła przed wszelkim złem. Módlmy się za siebie, módlmy się za naszych najbliższych. Módlmy się za dzieci i młodzież, tak bardzo dzisiaj pogubioną. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Proszę też gorąco o poprowadzenie choćby jednej tajemnicy Różańca Świętego. Bardzo serdecznie prosimy o przewodnictwo. Dobrze. O, nie uwierzy Pan, Różaniec z Fatimy właśnie się urwał. Szatan nas dzisiaj kocha, no muszę znaleźć dziesiątkę. A to jest Fatimy różaniec przywieziony. Ojej. Dobrze, pomódlmy się na tym urwanym różańcu. Jest to też symbol, jak to dzisiaj diabeł nie lubi różańca. Pomódlmy się za tych, którzy przechodzą trudne chwile w życiu. Ale pamiętajmy, to jest ta modlitwa. Niech ta jedna kropla, o której mówiłem w tej chwili, uzdrowi wielu i spadnie na serca wielu ludzi, którzy są tak bardzo poharatani, przemęczeni tym życiem, tą walką, która dzisiaj jest. I prośmy o ten pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, no i na świecie, i w naszej kochanej Ojczyźnie. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Bóg Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas na próbie odpiętego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie i jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać niejednokrotnie. Serdecznie dziękuję. Szanowny Państwu, przypominam, że to jest program fatimski. Zachęcam do udziału w apostolacie Fatimy. To, jak do niego przystąpić, można znaleźć na stronie apostolatfatimy.pl. Jest link w opisie. Albo wysłać SMS-a ze swoim imieniem na numer 733 23, 23, 24. Ktoś na pewno oddzwoni, wszystkie pytania, na wszystkie pytania odpowie, a koszt takiego SMS-a jest dokładnie taki jak zwykły SMS w Państwa planie taryfowym. Księdzu Piotrowi jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwa. Zachęcam do przystąpienia do apostolatu. Szczęść Boże i do zobaczenia. Szczęść Boże, dziękuję.